Po wojnie czeczeńsko-rosyjskiej w Groznym nie było ani jednego całego domu, ani jednego. Zaprowadzenie porządku w zrujnowanej republice pełnej uzbrojonych ludzi było bardzo trudne, a Kadyrow to zrobił. Kadyrow to jest czeczeński wariant Putina. My, Czeczeni, jesteśmy wojownikami. To znaczy, że nazwa waszej stolicy Grozny, czyli Groźny, jest adekwatna. Tak. Dla matki jesteśmy kocientami, dla wrogów tygrysami. Już nagrywacie? Tak. Alvi Altamirov jest gwiazdą czeczeńskiej estrady i ulubionym artystą namaszczonego przez Kreml przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Srogiego dla wrogów i hojnego dla przyjaciół. Alvi dostał od Kadyrowa mieszkanie w centrum Groznego z widokiem na nowoczesne city. Czeczenia otrzymuje od Moskwy miliardowe dotacje. W zamian zyskuje pokój i wiernego sojusznika. Jeśli trzeba umrzeć za Rosję, to jesteśmy gotowi, mówi Ramzan Kadyrow. O wyjściu z Federacji Rosyjskiej, o co toczyła się wojna w latach 90., nawet nie wspomina. Kogo ma pan na myśli, śpiewając, że z liderem zbudujecie raj? Putina czy Kadyrowa? Dla mnie liderem jest w pierwszej kolejności Kadyrow. Widzę, że zna go pan osobiście. Tak, mam ten zaszczyt, ale jeśli chodzi o cały kraj, czyli Federację Rosyjską, to oczywiście bez naszego lidera Władimira Władimirowicza Putina nie mielibyśmy tego, co mamy. Portrety Putina są na fasadach większości urzędów w Groznym. Według oficjalnych danych w wyborach 2012 roku Putin zdobył w Czeczenii 99,73% głosów. Jego imię nosi główna ulica w Groznym, a Kadyrow chwali go na potęgę. Putin jest darem Bożym, mówi. Kocham go tak mocno, jak tylko mężczyzna może kochać drugiego mężczyznę. W jakiej mierze deklaracje Kadyrowa o miłości do Putina są szczere? Po pierwsze, w polityce nie może być całkowitej szczerości, a po drugie, oni są sobie bardzo potrzebni. Aleksiej Małaszenko zajmuje się Kaukazem od ponad 40 lat. Jest współpracownikiem amerykańskiego ośrodka analitycznego Centrum Carnegie. Kadyrowski system polityczny, który nazywany jest często totalitarnym, chociaż nie jest to całkowicie totalitarny system, a bardziej surowy autorytaryzm, nie byłby możliwy bez poparcia Putina. Dlatego bez względu na to, jak Kadyrow odnosi się do Putina prywatnie, to funkcjonować bez niego nie może. A po drugie, to nie jest może miłość, ale szczery szacunek dla Putina. Szacunek dla silnego prezydenta, dla człowieka, który pomógł mu ustanowić władzę i który daje Czeczenii pieniądze. Tak wyglądała stolica Czeczenii w 2000 roku po bombardowaniach przez rosyjskie lotnictwo. Wojna trwała 10 lat. Wybuchła po tym, jak Czeczeni po rozpadzie Związku Radzieckiego ogłosili, że wychodzą ze składu Federacji Rosyjskiej. Reakcja Moskwy była kategoryczna. W 2003 roku UNESCO nazwała Grozny najbardziej zniszczonym miastem na Ziemi. Dziś nie ma tu ani śladu ruin. Czeczenia, licząca 1 200 000 mieszkańców, dostaje z Moskwy więcej pieniędzy niż blisko 2-milionowy Krym. W Czeczenii trwa budowa na skalę, jakiej dotąd nie było. Dziś nie ma już ani jednego zniszczonego domu. No, prawie ani jednego. A może to źle? Może trzeba było zostawić jako przestrogę, jako... pamiątkę wojny? Właśnie. Czeczeni nigdy tego nie zapomną.
Naród, który stracił ponad 200 tysięcy ludzi, nigdy o tym nie zapomni. Dlaczego pan powiesił zdjęcie Ameryki, a nie Czeczenii? To jest Czeczenia za 10 lat. Jaka Ameryka? Ale teraz jest przecież kryzys. Gdzie? W Rosyjskiej Federacji. To nic, przeżyliśmy gorsze kryzysy niż ten. Sankcje Zachodu mało nas obchodzą. Jednak Ramzan Kadyrow, wasz lider... W 100% lider. Wprowadził sankcje odwetowe wobec Zachodu i oznajmił całemu światu, że ustanawia zakaz wjazdu do Czeczenii dla Baracka Obamy. Skoro oświadczył, to znaczy, że tak jest. W pełni go popieramy. Barack Obama do Czeczenii nie wjedzie. Ja też na drzwiach wejściowych napisałem: wybacz Obama, ale nie masz tu wstępu. Skoro Ramzan Kadyrow zabronił, to nie wjedzie. Wasz lider lubi jednak zapraszać zachodnich gości. Mało tego, tacy goście lubią przyjeżdżać do naszego lidera. Podobno stawki, które Ramzan Kadyrow płaci swoim gościom, są wyjątkowo gwiazdorskie. Gwiazdom trzeba płacić gwiazdorskie stawki. Tak wyglądały 35. urodziny Ramzana Kadyrowa w 2011 roku. W tym dniu otwarto City. Do Groznego zjechała plejada światowych gwiazd. Według rosyjskich mediów słynna skrzypaczka Vanessa May dostała za występ $500,000. Kocham pana, Mr. Kadyrow. Za te słowa belgijskiemu aktorowi Jean-Claude Van Damme'owi dostało się od obrońców praw człowieka. Human Rights Watch oskarża Ramzana Kadyrowa o zabójstwa oponentów, o zastraszanie opozycji, o kpiny z prawa. To, co dzieje się w Czeczenii, nie ma nic wspólnego z praworządnością. Tam prawem jest tylko słowo Ramzana. Svetlana Gannushkina monitoruje prawa człowieka w Rosji. W 2010 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Współpracuje z pozarządowym stowarzyszeniem Memoriał. Wysiedlają ludzi z mieszkań socjalnych na bruk. Ludzi, którzy stracili domy na wojnie w Czeczenii. I kiedy zwracam uwagę urzędnikowi, że tak nie wolno robić, bo to jest sprzeczne z prawem lokalowym Federacji Rosyjskiej, to on z pełnym przekonaniem, że postąpił słusznie i że powinnam go rozumieć, mówi poufnym tonem: to jest rozkaz Ramzana. I koniec, kropka. No bo kto ośmieli się zakwestionować rozkaz Kadyrowa? Jego słowo stoi wyżej niż jakieś tam prawo lokalowe, a nawet konstytucja. Przy głównym bazarze Groznego kwitnie nielegalny handel walutą. Cinkciarze wcale się jednak nie kryją. Macie lepszy kurs niż w banku? Oczywiście. A nie przeganiają was stąd? Nie. Naprawdę? Nie, bo płacimy. Za to, żeby dali wam spokój? Tak. Ale to nie są wysocy urzędnicy, tacy tu nie przychodzą, tylko na przykład ochroniarze. A jak co, to za nic się nie przyznają, że biorą i koniec. Zrozumiałe. Nikt z nich prawdy nie powie. A widział pan kiedyś Kadyrowa z bliska? Wiele razy. Tak? I jaki on jest? W porządku, to młody chłopak. Lubią go tu? On ciągle jest w terenie. W ogóle nie śpi. Jeździ w dzień i w nocy, jest wszędzie. Wszędzie. Pojawia się znienacka? Gdyby nie on, to nie byłoby takiego porządku. Prawdę mówię. Bez niego mielibyśmy może 10% tego, co jest. Przy wjeździe do Groznego z daleka widać kopiec z kilkumetrowym napisem. Zuch z niego. Najważniejsze, że nie ma wojny. Obrzeża Groznego. Wojskowa ciężarówka przerobiona na samochód dostawczy to w Czeczenii widok normalny. Za miastem ludzie handlują jak się da i czym się da. Gorąca ta kukurydza? Gorąca. Kiedyś tu było dużo fabryk, ale Rosjanie zbombardowali je. Gdyby była praca, to byśmy tu nie stali. Kim pan jest z zawodu? To nieważne. Niech pan powie, bo to ciekawe. Ma pan wyższe wykształcenie? Widzę, że tak. Nie chcę o tym mówić. Wolę nie. U nas wszystko jest w porządku.
nie chce odpowiadać na prowokacyjne pytania. Jakie prowokacyjne? O zawód? U nas jest wszystko dobrze, wszystko wspaniale, na nic się nie żalimy, wszystko jest jak należy. W Czeczenii ciągle brakuje pracy, choć oficjalnie bezrobocie w ostatnich latach zmalało aż 5 razy, z 76% w 2003 roku do około 16% w 2015. Jest tu dobrze. Nasza republika rozwija się. Mamy dobrego prezydenta, który prowadzi nas w dobrym kierunku. Na razie. I pomaga nam. Jak tędy przejeżdża, to wychodzi do nas i zachowuje się jak należy. Nawet pieniądze nam daje. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ot, tak rozdaje pieniądze? Tak. A po ile? Jeśli to nie tajemnica. No, ale ważne, że daje. W Czeczenii wszyscy wiedzą, że Ramzan Kadyrow lubi rozmach, że kocha drogie samochody i pozłacane pistolety, że mieszka w królewskiej rezydencji i rozdaje drogie prezenty. Francuskiemu aktorowi Gérardowi Depardieu, który uciekając przed podatkami przyjął rosyjskie obywatelstwo, podarował na przykład 200-metrowy apartament. Kadyrow, pytany skąd bierze na to pieniądze, odpowiada: Allah daje. Dzień dobry, to ty jesteś Mahomet? Tak. Dzień dobry. Przepraszam, ale u nas nie jest przyjęte, by podawać rękę kobiecie. Takie są reguły islamu. W siedzibie aktywistów przy czeczeńskim Ministerstwie do Spraw Młodzieży obowiązują takie zasady jak we wszystkich publicznych urzędach. Islamski dress code i portrety przywódców Ramzana i jego ojca Ahmata, który zginął w zamachu bombowym. To są nasze aktywistki Hawa i Alisa. Piszą zaproszenia na jubileusz naszego ruchu. Od jak dawna działacie w organizacji? Od roku. Jesteście studentkami? Tak. Czeczeńskiego Uniwersytetu. Jakiego wydziału? Prawa. Nasze zwyczaje nie pozwalają, żeby dziewczyna podnosiła wzrok w obecności mężczyzny. Powinna mieć spuszczone oczy i mówić cicho. My staramy się chronić swój naród i republikę, bo te telefony komórkowe, ten internet i inne wynalazki, które Zachód chce narzucić Czeczenii i całej Rosji, mogą być dla nas złe. Młody człowiek zobaczy na przykład w telefonie jakąś fajną dyskotekę w Niemczech czy gdzieś tam i będzie chciał, by podobna była w Czeczenii. Młodym łatwo wbić do głowy różne głupstwa. Aktywiści ruchu są swoistą policją obyczajową i tak jak Ramzan Kadyrow promują zdrowy tryb życia. My go szanujemy jak starszego brata. On nam udziela wielu osobistych wskazówek i porad. Tobie też udzielił? Tak, to ja na spotkaniu z Ramzanem Kadyrowem w 2013 roku. Usiadłem wtedy do stołu pierwszy i on mnie pouczył, żebym nie siadał, zanim zrobią to starsi. Taką wskazówkę dostałem od przywódcy naszej republiki, od mojego idola, którego bardzo szanuję i kocham. A za co szanujesz Ramzana Kadyrowa? Najważniejsze dla każdego muzułmanina i mieszkańca Czeczenii jest to, że wybudował w naszej republice największy meczet w Europie. Widać go z każdego punktu miasta. Jego minarety są jak kilkunastopiętrowe wieżowce. Nazywa się Serce Czeczenii. Może pomieścić 10 tysięcy wiernych. Serce Czeczenii jest oczkiem w głowie Ramzana Kadyrowa, który nadaje ton religijności. Kadyrow odbył pielgrzymkę do Mekki, buduje meczety po całej Rosji, składa wizyty w państwach islamskich i promuje przepisy szariatu, na przykład wielożeństwo albo zakaz picia alkoholu. W Groznym alkohol można kupić tylko od 8 do 10 rano i to jedynie w wydzielonych sklepach. Można powiedzieć, że w Czeczeniu jest prohibicja, prawda? Są ludzie, którzy na tym zarabiają. Mimo że w republice prowadzona jest silna propaganda przeciwko piciu alkoholu, to niektórzy i tak pokątnie piją, bo jak ktoś chce znaleźć alkohol, to znajdzie. To nie problem. Chyba jednak nie jest tak łatwo, bo sklepy sprzedają alkohol tylko przez 2 godziny i to nie wszędzie.
Ja tam nie wiem, gdzie go sprzedają i gdzie spożywają. Ja i w czasach Związku Radzieckiego nie piłem. Nawet wtedy? Kiedyś pewien prokurator tak mnie namawiał, że aż płakał, ale ja się nie ugiąłem. W ostatnich latach Czeczenia stała się niemal jednowyznaniową i monoetniczną republiką. W czasach Związku Radzieckiego Rosjanie stanowili tu 30% ludności, dziś jest ich 2%. Do dziewcząt bez chustek na głowie strzelano farbą. A Kadyrow mówił, nie wiem kto to zrobił, ale dałbym mu nagrodę. Mówi też, że kobieta jest własnością mężczyzny i wszystko mu uchodzi i uznaje się to za normę. Klub Młodych Muzułmanek Iman, czyli Wiara, organizację finansuje Czeczeńskie Ministerstwo do Spraw Młodzieży. Aktywistki propagują zasady islamu. Dla nich wzorem kobiecości jest matka Ramzana Kadyrowa. Jej fotografia wisi na honorowym miejscu. Oczywiście jest na niej z synem. On jest bardzo dobrym człowiekiem. Jego zasługi można wymieniać bez końca. Ale mówi się, że jest surowym przywódcą. Władca musi być srogi, bo on nie rządzi jakąś małą firmą, ale całą republiką. A ludzie są przecież różni. Dlatego srogość jest niezbędna. On czasami przyjeżdża tu do biura i sprawdza nas. A co sprawdza? Czy jesteśmy wystarczająco aktywne? On chce, byśmy pracowały solidnie i odpowiedzialnie. A na czym polega wasza praca? W pierwszej kolejności wyjaśniamy dziewczętom, w jakim celu została stworzona kobieta. Że została stworzona dla rodziny i podtrzymywania ogniska domowego, a więc jako matka przyszłych pokoleń. Dziewczyna nie ma prawa wychodzić za próg domu bez zgody rodziców. Pani jest mężatką? Tak. Bez zgody męża też nie wolno pani robić wielu rzeczy, prawda? Bo kobieta jest z natury istotą słabą. I te wszystkie zakazy, te wszystkie pozwolenia są dla jej bezpieczeństwa. Kobieta powinna znać swoje miejsce, mówi Ramzan Kadyrow. Ja mam prawo krytykować żonę, a ona mnie nie, podkreśla. Wszystko jest z naturalnych tkanin. 100% bawełna i jedwab. Tak wygląda typowy butik z damską modą w Groznym. Żadnych mini, żadnych krótkich rękawów, żadnych prześwitujących tkanin, nawet dla dziewcząt w wieku szkolnym. Proszę, przymierz. Dziewczęta ubrane zbyt skąpo narażone są na szykany. Starsi mężczyźni nierzadko na ich widok plują, a aktywiści z kadyrowskich młodzieżówek pouczają. A to jest kostium kąpielowy. Trzeba się kąpać w tej narzutce? Bez. Do wody wchodzi się tylko w tunice i w spodniach. Ale po wyjściu trzeba koniecznie narzucić ten szlafroczek, bo mokra bluzka oblega ciało. Przecież kobietom i tak nie wolno chodzić na plażę z mężczyznami. Oczywiście, ale w miejscu publicznym trzeba się zakrywać nawet przed kobietami. Przedmieścia Groznego. Na brzegu sztucznego jeziora jest specjalna plaża dla kobiet i dzieci, ogrodzona i strzeżona. Najbliższe kąpielisko dla mężczyzn oddalone jest o 2 kilometry. A jak się pani ubierała w czasach radzieckich? Wtedy religia była prześladowana, zarówno muzułmańska, jak i chrześcijańska, a teraz mamy wolność. Ale były przypadki, że do kobiet, które nosiły się po europejsku, strzelano farbą z paintballu. Owszem, były. To jak to jest? Bo jak się chce osiągnąć jakiś cel, to można stosować różne metody. Porządek trzeba zaprowadzać twardą ręką. Jak było na przykład w czasach Stalina. Wtedy nie liczyło się żadne prawo, wszyscy się bali. Jeden zbędny krok w lewo albo w prawo
i rozstrzelanie. Jeśli teraz dopuścić do głosu na przykład radykalnych fundamentalistów, to znowu może być wojna. Ramzan Kadyrow też rządzi twardą ręką. Inaczej na razie się nie da. Na razie trzeba twardo, a potem, jak Allah da, wszystko się powoli ułoży. W Groznym jest dziś znacznie spokojniej niż na przykład w sąsiednim Dagestanie czy Inguszetii, ale na ulicach widać pełno uzbrojonych patroli. Po co takie patrole? Czy to znaczy, że wciąż jest niebezpiecznie? To po to, żeby bardziej mobilizować nas do dyscypliny. Rasul Susajew jest politologiem związanym z władzami Czeczenii. Zajmuje się bezpieczeństwem. To jest zwykła drogówka, tyle że w wojskowych mundurach. No i uzbrojona, bo mają kałasznikowy. No cóż, trenujemy. A wiadomo, jakie wy tam z Ameryką macie zamiary? Musimy być gotowi zawsze na straży państwa rosyjskiego. Rzeczywiście, Czeczeni zawsze byli w gotowości, zawsze na przodzie. I w czasie wojny w Gruzji, i w Donbasie. Bo Bóg dał naszemu narodowi męstwo, to nasze credo. Każdy naród ma swoją specyfikę. My jesteśmy przede wszystkim armią wszechmogącego Allaha. Armią Islamu i armią, która jest gotowa obronić Rosję. Ramzan Kadyrow jako jedyny szef regionu w Federacji Rosyjskiej ma podporządkowaną sobie wielotysięczną uzbrojoną gwardię. Proszę zwrócić uwagę, jak się zachowuje Kadyrow. Mówi do swoich, jeśli jakikolwiek funkcjonariusz rosyjskich federalnych organów bezpieczeństwa przekroczy granicę Czeczenii bez mojej zgody, to strzelajcie do niego. Przecież to szaleństwo. Ale jeśli tak mówi, to znaczy, że jest pewien, że nawet jeśli zostanie skarcony, to i tak najpewniej będzie mu to darowane. A dlaczego wolno mu więcej niż innym? Bo jest bardzo potrzebny Putinowi. Proszę sobie wyobrazić, że w Czeczenii znów nie ma spokoju. Proszę sobie wyobrazić, że w Czeczenii nie ma człowieka, który kontroluje sytuację. A mówimy o republice, gdzie ludzie mają pełno broni, to jest Kaukaz. Jeśli nagle coś by się stało w Czeczenii i nie miałby kto nad tym zapanować, to destabilizacja odbiłaby się echem po całym regionie i dalej. Moja Rosja, moja strana, ty tak krasiwa, właśnie od wiemina. Grozny. Elitarna szkoła pod patronatem Ramzana Kadyrowa. Dzieci przygotowują koncert na Dzień Miasta. Ich występ obejrzy sam lider. Moja Rosja, moja strana, ty tak krasiwa, właśnie pod wymiana. Moja Rosja... Tak, wstajemy. Sacita Betitowa uczy dzieci nie tylko śpiewu, także islamskiej etykiety. Na widok chłopców dziewczynki zawsze muszą wstawać z miejsc, nawet jeśli są starsze i większe od nich. Szacunek dla mężczyzny jest najważniejszy. W rodzinie czeczeńskiej to priorytet, jeśli chodzi o wychowanie dziewczynki. Natomiast chłopcom trzeba wpajać męskie wzorce. To znaczy jakie? Chłopiec musi być przede wszystkim obrońcą rodziny, następnie obrońcą społeczeństwa i wreszcie obrońcą republiki i całego kraju. Krótko mówiąc, ma być wychowany na patriotę. Uczymy go też stosunku do dziewcząt. Dziewczynka jest nietykalna, chłopiec nie może jej obrazić ani słowem, ani spojrzeniem. Chłopiec nie może dotknąć dziewczynki nawet wtedy, gdy tańczy z nią w parze. Dotyczy to także młodzieży. Na randce na przykład młodym nie wolno się zbliżyć na odległość mniejszą niż metr. Oczywiście, jeśli dziewczynka się potknie, to chłopiec podaje jej rękę. Jak prawdziwy dżigit, czyli kaukaski góral. U nas dziewczynka zawsze czuje się w obecności chłopca bezpiecznie.
Ramzan Kadyrow mówi: wielu mieszkańców Rosji chce naśladować Europejczyków i ich styl życia, ale większość Europejczyków nie ma ani kultury, ani moralności. Czternastoletnia Radima ćwiczy piosenkę o Kadyrowie. Chce być perfekcyjna. Dlaczego dzieci śpiewają piosenkę o Kadyrowie? Uczymy tego w każdej placówce, w której znajdują się dzieci. W czasach radzieckich wszystkie maluchy musiały znać imię wodza rewolucji. Mówi pani o Leninie. Tak. A dziś nasze zadanie polega na tym, by nauczyć dzieci odpowiedzialności i okazywania wdzięczności za to, co dostały po zakończeniu trudnego okresu wojny. Chodzi o wdzięczność liderowi Czeczenii. Tak. Kadyrow mówi: jeśli wieszają moje portrety, to nie jest to kult jednostki, tylko dowód słuszności polityki. Byłoby źle, gdyby je palili. U nas nawet jeśli w lesie powieszą portret Putina czy Kadyrowa, to nikt go nie ruszy. Moim zdaniem Putin boi się Kadyrowa, ale jeszcze bardziej boi się Czeczenii bez Kadyrowa. Wadim Prochorow jest adwokatem rodziny Borysa Niemcowa, opozycyjnego polityka zamordowanego w lutym 2015 roku niedaleko Kremla. Kadyrow stosuje swojego rodzaju szantaż. Jeżeli nie ja, to Czeczenia natychmiast wymówi posłuszeństwo Moskwie i będziecie mieć problemy. Nową wojnę? Na pewno duże kłopoty. Taka perspektywa sprawia, że szantaż wobec Putina się udaje. Zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy boją się państwa islamskiego. Tak. Walka z państwem islamskim jest ważnym czynnikiem, tym bardziej, że Kadyrow ogłosił je swoim największym wrogiem. Oczywiście fundamentalizm islamski jest problemem, ale z tego, co mi wiadomo, Borysa Niemcowa zabili w centrum Moskwy. Nie fundamentaliści islamscy, ale ludzie z Groznego, z najbliższego otoczenia Ramzana Kadyrowa. Przynajmniej tam wiodą wszystkie ślady. Macie baranią słoninę? Tak, ale wędzoną. Gdzie? Roza Magomedowa jest adwokatką Czeczena podejrzanego o współudział w zabójstwie Borysa Niemcowa. Mieszka w Moskwie. Jako muzułmanka kupuje tylko mięso halal, czyli z rytualnego uboju. Sklep mieści się na zapleczu jednego z czterech moskiewskich meczetów. Kobiety rzadko tu przychodzą, bo nawet w święty dla muzułmanów dzień, czyli piątek, wolno im się modlić w domu. Poza tym nie wszystkie chcą chodzić po Moskwie w islamskim stroju. Jeśli pani chce wejść do meczetu, to proszę to założyć. A co jest nie tak? Krótki rękaw? Tak, proszę się ubrać. Roza przychodzi do meczetu modlić się za klienta, jej zdaniem niesłusznie oskarżonego o współudział w zabójstwie Niemcowa. Ja nie wierzę w czeczeński ślad. Dlaczego? Bo w Rosji wszystko, co złe, zawsze przypisuje się Czeczenom. Nie chce mi się wierzyć, by w mordzie zwanym zabójstwem wieku brali udział Czeczeni. Bo czeczeńskiemu narodowi to nie było na rękę. Czy łatwo być Czeczenką w Moskwie? Czeczenką w Moskwie? Myślę, że bardzo trudno. Ja przyjechałam do Moskwy w 1995 roku. W Czeczenii miałam już wyrobioną pozycję, bo byłam dyrektorką szkoły. Musiałam jednak wyjechać z pewnych względów rodzinnych. Poza tym znów zaczęła się wojna. To był wrzesień i w Moskwie akurat wtedy wysadzono w powietrze domy mieszkalne, o co oskarżono Czeczenów. Przez to nie mogłam dostać posady w szkole. Wszyscy Rosjanie mówili: po co do nas przyjeżdżacie, wysadzać nam domy? Nie potrzebujemy was.
Wśród Rosjan Czeczeni nie mają dobrej opinii. Jedni się ich boją, inni nimi gardzą. Za odmienny wygląd i ubiór. Za skojarzenia z terroryzmem i zabójstwami opozycjonistów takich jak dziennikarka Anna Politkowska. Wreszcie za bezkarność kadyrowskich elit. Zabawne jest to, że do organizacji związanych z obroną praw człowieka przychodzą rosyjscy policjanci i żalą się, że w Moskwie kadyrowcy czują się bezkarnie. Bo jeśli na przykład zostają zatrzymani za naruszenie porządku, to zaraz ktoś dzwoni i mówi, tych ludzi trzeba wypuścić. I sprawy nie ma. Generał Abdi Alaudinow jest szefem policji w Czeczenii i bliskim współpracownikiem Ramzana Kadyrowa. Dlaczego w Czeczenii nie ma opozycji? A kto pani powiedział, że u nas nie ma opozycji? A jest gdzie? Zaraz wyjaśnię. A ta opozycja, o której pani mówi, to niby do czego jest potrzebna? Żeby kontrolować władzę. Dobrze, pokażę coś pani. Oto nasza opozycja. Jest taki program w internecie, który nazywa się Instagram. Każdy mieszkaniec Czeczenii może tu pisać do Ramzana Achmatowicza Kadyrowa. Ramzanie Achmatowiczu, odłączyli nam prąd albo nie mamy wody, czy jeszcze czegoś tam. Jak tylko to napiszą, nawet jeśli będzie trzecia w nocy, to natychmiast, bez względu na porę, z polecenia Ramzana Achmatowicza, szef administracji albo, jak trzeba, naczelnik policji, musi zająć się sprawą. Są tu jednak i tacy, którzy uważają, że w Czeczenii brakuje demokracji. A co to jest demokracja? Kiedy mężczyzna żeni się z mężczyzną, to jest ta wasza demokracja? Nie o to chodzi. To co to jest demokracja? Czy demokracją jest to, co wy wyprawiacie dziś w Syrii, Iraku, Libii i Afganistanie? Co będzie z Czeczenią, jeśli z powodu kryzysu Moskwa przestanie finansować republikę? A co ma być? Na pewno nie raz pan słyszał w Moskwie hasło dość karmienia Czeczenii. Nie, hasło brzmi dość karmienia Kaukazu. Ale to Czeczenia dostaje najwięcej dotacji z Moskwy. Stąd taki skrót myślowy. Nie, Czeczenia dostawała pieniądze na odtworzenie infrastruktury, która została zniszczona podczas działań bojowych. Przepraszam, ale to chyba normalne, że zmieniona w ruinę republika musiała być odbudowana. I została odbudowana. Rejon Szatoi, kilkadziesiąt kilometrów od Groznego. W latach 90. w czasie wojny z Rosją było to jedno z najbardziej bombardowanych miejsc w Czeczenii. Wszystko dlatego, że w okolicznych górach i lasach chronili się bojownicy. Na początku walczyli o suwerenność republiki. Z czasem zaczęło im chodzić o coś więcej. O utworzenie Islamskiego Emiratu na całym rosyjskim Kaukazie. Dziennikarka Heda Saratowa w czasie wojny współpracowała ze Stowarzyszeniem Memoriał. Dokumentowała zbrodnie Armii Federalnej. W tym domu umarł mój ojciec, bo dostał zawału w czasie bombardowań. Brat pochował go nocą. Przy świetle reflektorów samochodowych. W ciągu dnia to było niemożliwe, bo nie ustawały bombardowania. Skąd nadlatywały samoloty? Zza tej góry i codziennie o 6 rano nas budziły. Bombardowały wszystko po drodze. Słychać było, jak bomby trafiają w domy. Siedzieliśmy jak sparaliżowani. A potem sprawdzaliśmy, gdzie i kogo zabili, a kto został ranny. Dlaczego Czeczenia, która tyle lat walczyła z Rosją, stała się ostoją putinizmu? Bo ludzie chcieli jak najszybciej zapomnieć o tym, co było. Chcieli uwierzyć, że nowy prezydent to nie jest Jelcyn z jakąś tam pierestrojką, jakąś tam demokracją, ale twardy mężczyzna, który zaprowadzi porządek. I Putin go zaprowadził. Koniec wojny ogłoszono ostatecznie w 2009 roku. Wtedy to zniesiono stan wojenny. Ale broń ma tu prawie każdy mężczyzna do dziś.
Niedawno przyjeżdżał tu znany fotograf Stanley Green, który przez 10 lat robił zdjęcia na wojnie. Skąd on jest? Z Ameryki. I nagle on pyta: Heda, czy wam nie jest wstyd, że wieszacie rosyjskie flagi? Aż podskoczyłam, kiedy to usłyszałam. Ja przecież widziałem, mówi, jak Rosjanie zabijali Czeczenów. Pytając o to, Green nie miał racji i zarazem miał rację. Bo z jednej strony może rzeczywiście nie jest dobrze, żeby tak święcie wierzyć w rosyjską flagę, ale z drugiej strony, jak inaczej? Przecież nie możemy całe życie walczyć. Czeczeni dzisiaj mało mówią o wojnie, bo są już tym zmęczeni. Chcą po prostu normalnie żyć. Na brzegu rzeki Argun mieszkańcy okolicznych wiosek urządzają pikniki z obowiązkowym kaukaskim tańcem zwanym lezginką. W Czeczenii umieją go tańczyć wszyscy. Nam do odpoczynku nie jest potrzebna żadna Europa, mówi Ramzan Kadyrow. Nasza przyroda i warunki klimatyczne są o wiele lepsze niż europejskie, podkreśla. I obiecuje, że na granicy z Gruzją powstanie kurort, jakiego świat nie widział. Kadyrow to prawdziwy muzułmanin, to wspaniały chłopak, odważny, silny, wojowniczy. Jest liderem narodu czeczeńskiego. Shadid Chabagajew zna Kadyrowa osobiście, bo jest lokalnym notablem. Stoi na czele administracji całego regionu szatojskiego. Ramzan Achmatowicz dał polecenie i w ciągu jednego roku w całym rejonie podłączono gaz. Wszędzie jest też prąd, wszędzie jest woda, we wszystkich miejscowościach są szkoły, meczety, drogi. Tylko żyć i cieszyć się. Rury z gazem i z wodą są tu widoczne w każdej wiosce, bo układa się je na powierzchni. Większość domów jest nowa lub wyremontowana. Stare nie przetrwały bombardowań. Te zdjęcia traktuję jak przestrogę. Przestrogę, że jak syn nie słucha ojca, to źle kończy, bo dostaje po głowie. Gdybyśmy słuchali władz w Moskwie, przestrzegali prawa Federacji Rosyjskiej i nie chcieli wychodzić z jej składu, to nie byłoby tego wszystkiego, żylibyśmy normalnie. To jest efekt nieposłuszeństwa wobec starszego brata. Dziś też niektóre tradycje i obyczaje czeczeńskie są sprzeczne z konstytucją Rosyjskiej Federacji. Nie. W Konstytucji Federacji Rosyjskiej jest wyraźnie napisane, że państwo szanuje tradycje i obyczaje wszystkich narodów wchodzących w jej skład. Mamy swobodę religii, kultury, tradycji i obyczajów. U nas nic nie jest sprzeczne z prawem federacji. Pewnie chodziło pani o wielożeństwo. Na przykład. Ja sam mam dwie żony. U nas była wojna i dlatego jest więcej kobiet. A co, mamy je zostawić bez opieki? Kto ma chęć i możliwość, niech bierze drugą żonę, mówi Ramzan Kadyrow. Sam też nie wyklucza kolejnego ślubu, chociaż poligamia jest w Federacji Rosyjskiej zakazana. To nowy dom? Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani na imię? Zarima, miło mi. Zapraszam. Zarima jest drugą, młodszą żoną naczelnika rejonu szatojskiego. Ma z nim dwóch synów. Mieszka w domu na wsi, solidnym i bogato wyposażonym. Pracuje jako dyrektorka przedszkola. Shadid żyje na dwa domy. Drugi ma w Groznym, gdzie mieszka starsza żona. Od razu muszę zapytać, czy pierwsza żona ma takie same warunki bytowe jak te? Pojedziemy tam później i sama pani zobaczy. Moim zdaniem tak. Bo wszystkie żony muszą mieć jednakowe warunki. Tak. Pani oczywiście zna pierwszą żonę. Znam. I jakie macie relacje? Wie pani, ona mieszka u siebie, a ja u siebie.
Nie spotykamy się, chociaż prawnie ten dom i wszystko, co w nim jest, należy do niej. Bo w urzędzie pani nie jest zarejestrowana jako żona, nie. Wzięliście ślub tylko w meczecie? Tak. To dla pani ważniejsze. To jest dla mnie większa gwarancja niż jakiś papier z pieczątką. Ślub w urzędzie to bzdura, liczy się ten islamski, on jest najważniejszy. Wychowała się pani w rodzinie radzieckiej, prawda? Tak, w radzieckiej. Było nas 8 rodzeństwa. Ojciec i mama żyli zgodnie. Oboje zawsze potępiali wielożeństwo. Ale teraz to jest norma. A jeśli mąż zechce się ożenić po raz trzeci? Nieraz mu mówiłam, jeśli masz ochotę i możliwości, to proszę bardzo. Naprawdę? Tak. Wszystko w rękach Allaha. Koran dopuszcza 4 żony, ale stać na nie tylko najbogatszych. W czeczeńskich wioskach poziom życia jest wyższy niż w sąsiednich republikach na Kaukazie, ale i tak kilka razy niższy niż w Moskwie. Dlatego tysiące Czeczenów wyjeżdża na zarobek do rosyjskiej stolicy i innych większych miast. Jak mnie zobaczą w telewizji w takim stanie, to może jaką nagrodę dadzą, że taka pracowita jestem. Robi pani remont? Tak. A gdzie są mężczyźni? Jeden jest w pasiece, a drugi wyjechał do Rostowa. Dlatego my kobiety musimy same zajmować się domem. Ale i tak w Czeczenii jest teraz dobrze. Sytuacja się unormowała, mamy porządek. Mamy wspaniałego prezydenta. Jak trzeba, to pomaga. Najważniejsze, że nie ma wojny. Ale żyjemy biednie. Ojej, nagrywacie. Można wejść do środka? Można, zapraszam. Robię remont, żeby naszym staruszkom było wygodnie obmywać się przed modlitwą. Kim pani jest z zawodu? Mam wykształcenie średnie. Nigdy dotąd nie robiłam remontu. Gdybym miała pieniądze, to najęłabym ludzi do roboty, a tak sama to robię, choć mam epilepsję. Nie powinnam wchodzić na drabinę, ale muszę. Bo w Czeczenii jest taka tradycja, że jak są w domu staruszkowie, to najpierw trzeba im zapewnić godziwe warunki. Żony naczelnika regionu nie muszą pracować, obie mają zapewnione dostatnie życie. Dzień dobry. To jest moja pierwsza żona Sowdat. Sowdat mieszka w Groznym razem z córkami. Naczelnik spędza tu przynajmniej kilka dni w miesiącu. Wpada zwykle znienacka i zawsze jest ciepło witany. Zgodnie z tradycją Sowdat musiała wyrazić zgodę na drugą żonę. Widzę, że ten dom rzeczywiście jest tak samo duży jak tamten. Są jednakowe. To Sowdat najpierw urządziła tamten dom na wsi i przekazała drugiej żonie, dopiero potem zajęła się tym. Od razu zgodziła się pani na drugą żonę? Tak. Dlaczego? Bo u nas im więcej mężczyzna ma synów, tym lepiej. A ja nie mam synów, tylko 4 córki. A zastanawia się pani czasem, że córki mogą zostać drugimi albo trzecimi żonami? Chciałaby pani tego? Bo ja wiem, różnie może być, ale oczywiście nie chciałabym. Nasze obyczaje są bardzo surowe, mówi Ramzan Kadyrow i tłumaczy. Jeśli dziewczyna zadaje się z mężczyzną bez ślubu, to jej brat może ją zabić. Więc lepiej chyba być drugą albo trzecią żoną niż zabitą. Sami mieszkańcy republiki mówią, że Czeczenia to państwo w państwie. Czeczenia ma dziś takie przywileje i taką niezależność od organów władzy Rosyjskiej Federacji, o jakiej Dżohar Dudajew w czasie wojny czeczeńskiej nawet nie marzył. Bo Dudajew walczył o suwerenność republiki, ale nie myślał o życiu na koszt Moskwy, a Kadyrow żyje na koszt Moskwy. Przecież główna część dochodów Czeczenii pochodzi z budżetu federacji. Jak zginę, trafię do raju, tak jak mój ojciec, mówi Ramzan Kadyrow. Ojciec Ramzana został zabity w zamachu w 2003 roku.
Bomba eksplodowała pod jego siedzeniem na trybunie stadionu. Nie miał żadnych szans. Partyzanci nie mogli mu darować, że jako muzułmański duchowny przeszedł na stronę Rosjan i że stanął na czele Czeczenii podporządkowanej Moskwie. Ramzan też najpierw walczył przeciwko Rosjanom, też zmienił front i też, tak jak ojciec, został okrzyknięty zdrajcą. Dziś jest na liście wrogów państwa islamskiego. Śmierć z rąk terrorystów byłaby dla mnie szczęściem, mówi. Nigdzie jednak nie rusza się bez obstawy. Już jest? Tak, już jest. Gdzie? W pokoju. A co ty, oglądasz moskiewską telewizję? Oczywiście. Przecież Ramzan Kadyrow mówi, że w moskiewskiej telewizji jest za dużo śmiałych filmów, których nie wolno oglądać czeczeńskim kobietom. Jak są takie, to wyłączamy telewizor. Naprawdę? Oczywiście. Heda zaprosiła chłopaka, który jako student wyjechał do Syrii, bo zafascynowała go idea kalifatu. Na miejscu zmienił zdanie. Wrócił do Czeczenii i sam zgłosił się na policję. To jest Said Marzajew. On pół roku spędził w ISIS, czyli w państwie islamskim. W powrocie do Czeczenii pomogli mu obrońcy praw człowieka. Zobacz, co ma na nodze. Co to jest? Elektroniczna bransoleta, czyli ograniczenie wolności. W związku z czym? To jest rodzaj kary za to, że byłem w państwie islamskim, które jest w Rosji zakazane. Mogę się poruszać tylko w obrębie Groznego. A tam masz jeszcze aparat, który cały czas rejestruje każdy twój ruch. Tak. Różni ludzie stamtąd wracają i dlatego muszą być pod kontrolą. Jak trafiłeś do państwa islamskiego? Wszystko zaczęło się od filmiku, który przesłał mi mój znajomy przez internet. Na tym filmie pokazywali, że władze Syrii prześladują ludność muzułmańską. I wzywali młodych ludzi, by wstępowali do szeregów opozycji. Sam kupiłem sobie bilet do Stambułu na lotnisko Atatürka. 12-13 godzin później dotarłem do granicy z Syrią. Tam nas nakarmili, a potem zawieźli na jakieś zaorane pole. Z daleka widać było wartownie. To byli tureccy pogranicznicy. Mieliśmy szybko przebiec na drugą stronę. Czyli nielegalnie. Tak. Na szczęście padły tylko pojedyncze strzały i udało nam się dobiec do celu. Na miejscu zebrali nas i poinformowali, że przede wszystkim musimy oddać paszporty. Wtedy zapytałem, dlaczego mam oddawać swoje dokumenty, w których są moje wszystkie dane. W odpowiedzi usłyszałem, czyżbyś nie przyjechał tu umrzeć za religię? Wtedy dotarło do mnie, że nie o to mi chodziło i zrozumiałem, że dobrowolnie stałem się ich niewolnikiem. Zrozumiałeś, gdzie trafiłeś? Tak. Według szacunków w ramach państwa islamskiego może walczyć nawet 5 tysięcy Czeczenów. Czeczen jest jednym z najważniejszych wojskowych emirów kalifatu. Dlaczego tak dużo Czeczenów tam jeździ? Bo my jesteśmy muzułmanami, a tam mówi się o ideałach religii. Poza tym w Czeczenii jego pokolenie to są dzieci wojny, przez to bardziej skłonni do walki. Jak wyglądało tam twoje życie? Mieszkaliśmy w bogatych pałacach. To były porzucone domy, które oni przejęli i urządzili w nich swoje bazy. Zwieźli broń i amunicję. Kto jest ich wrogiem? Co wam mówili? Wrogiem jest każdy, kto nie trzyma z nimi. Domyślam się, że niektórzy szykowani są tam po to, by wrócić na przykład do Rosji czy innych krajów i zajmować się werbunkiem nowych członków. Nie tylko werbunkiem, zamachami terrorystycznymi też. Zagrożenie jest ogromne. Mówię to jako człowiek, który był pół roku w państwie islamskim.
Każdy, kto wyjechał do Syrii i Iraku, musi wiedzieć, że zatrzasnął za sobą drzwi do Czeczenii, mówi Ramzan Kadyrow i zapowiada, że dopadnie każdego terrorystę. Zupełnie jak Władimir Putin, który obiecywał kiedyś, że będzie topić bandytów w kiblu. Co się stanie z Kadyrowem po odejściu Putina? Najpierw trzeba by było odpowiedzieć na pytanie, kiedy odejdzie Putin. Nie jest tajemnicą, że Kadyrow irytuje wielu urzędników z otoczenia Putina. Kadyrow drażni bardzo wielu, bo się im nie podporządkowuje. Przede wszystkim drażni struktury siłowe. W prasie była ogromna ilość materiałów o tym, że Czeczen zatrzymywany jest za jakieś przestępstwo, a potem ujawnia się Kadyrow i mówi, proszę go wypuścić. Oczywiście nie robi tego osobiście, tylko przez kogoś. Kadyrow nie podpada pod żadne sądy. On podporządkowuje się tylko namiestnikowi Allaha, którym jest dla niego Putin. I dotąd nie było, dziś nie ma już ani jednego zniszczonego domu. No, prawie ani jednego. A może to źle? Może trzeba było zostawić jako przestrogę, jako... pamiątkę wojny? Właśnie. Czeczeni nigdy tego nie zapomną. Naród, który stracił ponad 200 tysięcy ludzi, nigdy o tym nie zapomni. Dlaczego pan powiesił zdjęcie Ameryki, a nie Czeczenii? To jest Czeczenia za 10 lat. Jaka Ameryka? Ale teraz jest przecież kryzys. Gdzie? W Rosyjskiej Federacji. To nic, przeżyliśmy gorsze kryzysy niż ten. Sankcje Zachodu mało nas obchodzą. Jednak Ramzan Kadyrow, wasz lider... W 100% lider. Wprowadził sankcje odwetowe wobec Zachodu i oznajmił całemu światu, że ustanawia zakaz wjazdu do Czeczenii dla Baracka Obamy. Skoro oświadczył, to znaczy, że tak jest. W pełni go popieramy. Barack Obama do Czeczenii nie wjedzie. Ja też na drzwiach wejściowych napisałem, wybacz Obama, ale nie masz tu wstępu. Skoro Ramzan Kadyrow zabronił, to nie wjedzie. Wasz lider lubi jednak zapraszać zachodnich gości. Mało tego, tacy goście lubią przyjeżdżać do naszego lidera. Podobno stawki, które Ramzan Kadyrow płaci swoim gościom, są wyjątkowo gwiazdorskie. Gwiazdom trzeba płacić gwiazdorskie stawki. Tak wyglądały 35. urodziny Ramzana Kadyrowa w 2011 roku. W tym dniu otwarto City. Do Groznego zjechała plejada światowych gwiazd. Według rosyjskich mediów słynna skrzypaczka Vanessa May dostała za występ $500,000. Kocham pana, Mr. Kadyrow. Za te słowa belgijskiemu aktorowi Jean-Claude Van Damme'owi dostało się od obrońców praw człowieka. Human Rights Watch oskarża Ramzana Kadyrowa o zabójstwa oponentów, o zastraszanie opozycji, o kpiny z prawa. To, co dzieje się w Czeczenii, nie ma nic wspólnego z praworządnością. Tam prawem jest tylko słowo Ramzana. Svetlana Gannushkina monitoruje prawa człowieka w Rosji. W 2010 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Współpracuje z pozarządowym stowarzyszeniem Memoriał. Wysiedlają ludzi z mieszkań socjalnych, na bruk. Ludzi, którzy stracili domy na wojnie w Czeczenii. I kiedy zwracam uwagę urzędnikowi, że tak nie wolno robić, bo to jest sprzeczne z prawem lokalowym Federacji Rosyjskiej, to on z pełnym przekonaniem, że postąpił słusznie i że powinnam go rozumieć, mówi poufnym tonem. To jest rozkaz Ramzana. I koniec, kropka. No bo kto ośmieli się zakwestionować rozkaz Kadyrowa? Jego słowo stoi wyżej niż...
My, Czeczeni, jesteśmy wojownikami. To znaczy, że nazwa waszej stolicy Grozny, czyli Groźny, jest adekwatna. Tak. Dla matki jesteśmy kocientami, dla wrogów tygrysami. Już nagrywacie? Tak. Alvi Altamirov jest gwiazdą czeczeńskiej estrady i ulubionym artystą namaszczonego przez Kreml przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Srogiego dla wrogów i hojnego dla przyjaciół. Alvi dostał od Kadyrowa mieszkanie w centrum Groznego z widokiem na nowoczesne city. Czeczenia otrzymuje od Moskwy miliardowe dotacje. W zamian zyskuje pokój i wiernego sojusznika. Jeśli trzeba umrzeć za Rosję, to jesteśmy gotowi, mówi Ramzan Kadyrow. O wyjściu z Federacji Rosyjskiej, o co toczyła się wojna w latach 90., nawet nie wspomina. Kogo ma pan na myśli, śpiewając, że z liderem zbudujecie raj? Putina czy Kadyrowa? Dla mnie liderem jest w pierwszej kolejności Kadyrow. Widzę, że zna go pan osobiście. Tak, mam ten zaszczyt, ale jeśli chodzi o cały kraj, czyli Federację Rosyjską, to oczywiście bez naszego lidera Władimira Władimirowicza Putina nie mielibyśmy tego, co mamy. Portrety Putina są na fasadach większości urzędów w Groznym. Według oficjalnych danych w wyborach 2012 roku Putin zdobył w Czeczenii 99,73% głosów. Jego imię nosi główna ulica w Groznym, a Kadyrow chwali go na potęgę. Putin jest darem Bożym, mówi. Kocham go tak mocno, jak tylko mężczyzna może kochać drugiego mężczyznę. W jakiej mierze deklaracje Kadyrowa o miłości do Putina są szczere? Po pierwsze, w polityce nie może być całkowitej szczerości, a po drugie, oni są sobie bardzo potrzebni. Aleksiej Małaszenko zajmuje się Kaukazem od ponad 40 lat. Jest współpracownikiem amerykańskiego ośrodka analitycznego Centrum Carnegie. Kadyrowski system polityczny, który nazywany jest często w zamachu bombowym. To są nasze aktywistki Hawa i Alisa. Piszą zaproszenia na jubileusz naszego ruchu. Od jak dawna działacie w organizacji? Od roku. Jesteście studentkami? Tak. Czeczeńskiego Uniwersytetu. Jakiego wydziału? Prawa. Nasze zwyczaje nie pozwalają, żeby dziewczyna podnosiła wzrok w obecności mężczyzny. Powinna mieć spuszczone oczy i mówić cicho. My staramy się chronić swój naród i republikę, bo te telefony komórkowe, ten internet i inne wynalazki, które Zachód chce narzucić Czeczenii i całej Rosji, mogą być dla nas złe. Młody człowiek zobaczy na przykład w telefonie jakąś fajną dyskotekę w Niemczech czy gdzieś tam i będzie chciał, by podobna była w Czeczenii. Młodym łatwo wbić do głowy różne głupstwa. Aktywiści ruchu są swoistą policją obyczajową i tak jak Ramzan Kadyrow promują zdrowy tryb życia. My go szanujemy jak starszego brata. On nam udziela wielu osobistych wskazówek i porad. Tobie też udzielił? Tak, to ja na spotkaniu z Ramzanem Kadyrowem w 2013 roku. Usiadłem wtedy do stołu pierwszy i on mnie pouczył, żebym nie siadał, zanim zrobią to starsi. Taką wskazówkę dostałem od przywódcy naszej republiki, od mojego idola, którego bardzo szanuję i kocham. A za co szanujesz Ramzana Kadyrowa? Najważniejsze dla każdego muzułmanina i mieszkańca Czeczenii jest to, że wybudował w naszej republice największy meczet w Europie. Widać go z każdego punktu miasta. Jego minarety są jak kilkunastopiętrowe wieżowce. Nazywa się Serce Czeczenii. Może pomieścić 10 tysięcy wiernych. W
serce Czeczenii jest oczkiem w głowie Ramzana Kadyrowa, który nadaje ton religijności. Kadyrow odbył pielgrzymkę do Mekki, buduje meczety po całej Rosji, składa wizyty w państwach islamskich i promuje przepisy szariatu, na przykład wielożeństwo albo zakaz picia alkoholu. W Groznym alkohol można kupić tylko od 8 do 10 rano i to jedynie w wydzielonych sklepach. Można powiedzieć, że w Czeczeniu jest prohibicja, prawda? Są ludzie, którzy na tym zarabiają. Mimo że w Republice prowadzona jest silna propaganda przeciwko piciu alkoholu, to niektórzy i tak pokątnie piją, bo jak ktoś chce znaleźć alkohol, to znajdzie. To nie problem. Chyba jednak nie jest tak łatwo, bo sklepy sprzedają alkohol tylko przez 2 godziny i to nie wszędzie. I Ramzan Kadyrow sam też nie wyklucza kolejnego ślubu, chociaż poligamia jest w Federacji Rosyjskiej zakazana. To nowy dom? Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani na imię? Zarima, miło mi. Zapraszam. Zarima jest drugą, młodszą żoną naczelnika rejonu szatejskiego. Ma z nim 2 synów. Mieszka w domu na wsi, solidnym i bogato wyposażonym. Pracuje jako dyrektorka przedszkola. Shadid żyje na 2 domy. Drugi ma w Groznym, gdzie mieszka starsza żona. Od razu muszę zapytać, czy pierwsza żona ma takie same warunki bytowe jak te? Pojedziemy tam później i sama pani zobaczy. Moim zdaniem tak. Bo wszystkie żony muszą mieć jednakowe warunki. Tak. Pani oczywiście zna pierwszą żonę. Znam. I jakie macie relacje? Wie pani, ona mieszka u siebie, a ja u siebie. Nie spotykamy się, chociaż prawnie ten dom i wszystko, co w nim jest, należy do niej. Bo w urzędzie pani nie jest zarejestrowana jako żona, nie. Wzięliście ślub tylko w meczecie? Tak. To dla pani ważniejsze. To jest dla mnie większa gwarancja niż jakiś papier z pieczątką. Ślub w urzędzie to bzdura, liczy się ten islamski, on jest najważniejszy. Wychowała się pani w rodzinie radzieckiej, prawda? Tak, w radzieckiej. Było nas 8 rodzeństwa. Ojciec i mama żyli zgodnie. Oboje zawsze potępiali wielożeństwo. Ale teraz to jest norma. A jeśli mąż zechce się ożenić po raz trzeci? Nieraz mu mówiłam, jeśli masz ochotę i możliwości, to proszę bardzo. Naprawdę? Tak. Wszystko w rękach Allaha. Koran dopuszcza 4 żony, ale stać na nie tylko najbogatszych. W czeczeńskich wioskach poziom życia jest wyższy niż w sąsiednich republikach na Kaukazie, ale i tak kilka razy niższy niż w Moskwie. Dlatego tysiące Czeczenów wyjeżdża na zarobek do rosyjskiej stolicy i innych większych miast. Jak mnie zobaczą w telewizji w takim stanie, to może jaką nagrodę dadzą, że taka pracowita jestem. Robi pani remont? Tak. A gdzie są mężczyźni? Jeden jest w pasiece, a drugi wyjechał do Rostowa. Dlatego my kobiety musimy same zajmować się domem. Ale i tak w Czeczeniu jest teraz dobrze. Sytuacja się unormowała, mamy porządek. Mamy wspaniałego prezydenta. Jak trzeba, to pomaga. Najważniejsze, że nie ma wojny. Ale żyjemy gniale, na nic się nie żalimy, wszystko jest jak należy. W Czeczenii ciągle brakuje pracy, choć oficjalnie bezrobocie w ostatnich latach zmalało aż 5 razy, z 76% w 2003 roku do około 16% w 2015. Jest tu dobrze. Nasza republika rozwija się. Mamy dobrego prezydenta, który prowadzi nas w dobrym kierunku. Na razie. I pomaga nam. Jak tędy przejeżdża, to wychodzi do nas i zachowuje się jak należy. Nawet pieniądze nam daje. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ot tak rozdaje pieniądze? Tak. A po ile? Jeśli to nie tajemnica. No, ale ważne, że daje. W Czeczenii wszyscy wiedzą, że Ramzan Kadyrow lubi rozmach, że kocha drogie samochody i pozłacane pistolety, że mieszka w królewskiej rezydencji i rozdaje drogie prezenty.
francuskiemu aktorowi Gérardowi Depardieu, który uciekając przed podatkami przyjął rosyjskie obywatelstwo, podarował na przykład 200-metrowy apartament. Kadyrow, pytany skąd bierze na to pieniądze, odpowiada: Allah daje. Dzień dobry, to ty jesteś Mahomet? Tak. Dzień dobry. Przepraszam, ale u nas nie jest przyjęte, by podawać rękę kobiecie. Takie są reguły islamu. W siedzibie aktywistów przy czeczeńskim Ministerstwie do Spraw Młodzieży obowiązują takie zasady jak we wszystkich publicznych urzędach. Islamski dress code i portrety przywódców Ramzana i jego ojca Ahmata, który zginął w zamachu bombowym. To są nasze aktywistki Hawa i Alisa. Piszą zaproszenia na jubileusz naszego ruchu. Od jak dawna działacie w organizacji? Od roku. Jesteście studentkami? Tak. Czeczeńskiego Uniwersytetu. Jakiego wydziału? Prawa. Nasze zwyczaje nie pozwalają, żeby dziewczyna podnosiła wzrok w obecności mężczyzny. Powinna mieć spuszczone oczy i mówić cicho. My staramy się chronić swój naród i republikę, bo te telefony komórkowe, ten internet i inne wynalazki, które Zachód chce narzucić Czeczenii i całej Rosji, mogą być dla nas złe. Młody człowiek zobaczy na przykład w telefonie jakąś fajną dyskotekę w Niemczech czy gdzieś tam i będzie chciał, by podobna była w Czeczenii. Młodym łatwo wbić do głowy różne głupstwa. Aktywiści ruchu są swoistą policją obyczajową i tak jak Ramzan Kadyrow promują zdrowy tryb życia. My go szanujemy jak starszego brata. On nam udziela wielu osobistych wskazówek i porad. Tobie też udzielił? Tak, to ja na spotkaniu z Ramzanem Kadyrowem w 2013 roku. Usiadłem wtedy do stołu pierwszy i on mnie pouczył, żebym nie siadał za nim. Kogo ma pan na myśli, śpiewając, że z liderem zbudujecie raj? Putina czy Kadyrowa? Dla mnie liderem jest w pierwszej kolejności Kadyrow. Widzę, że zna go pan osobiście. Tak, mam ten zaszczyt, ale jeśli chodzi o cały kraj, czyli Federację Rosyjską, to oczywiście bez naszego lidera Władimira Władimirowicza Putina nie mielibyśmy tego, co mamy. Portrety Putina są na fasadach większości urzędów w Groznym. Według oficjalnych danych w wyborach 2012 roku Putin zdobył w Czeczenii 99,73% głosów. Jego imię nosi główna ulica w Groznym, a Kadyrow chwali go na potęgę. Putin jest darem Bożym, mówi. Kocham go tak mocno, jak tylko mężczyzna może kochać drugiego mężczyznę. W jakiej mierze deklaracje Kadyrowa o miłości do Putina są szczere? Po pierwsze, w polityce nie może być całkowitej szczerości, a po drugie, oni są sobie bardzo potrzebni. Aleksiej Małaszenko zajmuje się Kaukazem od ponad 40 lat. Jest współpracownikiem amerykańskiego ośrodka analitycznego Centrum Carnegie. Kadyrowski system polityczny, który nazywany jest często totalitarnym, chociaż nie jest to całkowicie totalitarny system, a bardziej surowy autorytaryzm, nie byłby możliwy bez poparcia Putina. Dlatego bez względu na to, jak Kadyrow odnosi się do Putina prywatnie, to funkcjonować bez niego nie może. A po drugie, to nie jest może miłość, ale szczery szacunek dla Putina. Szacunek dla silnego prezydenta, dla człowieka, który pomógł mu ustanowić władzę i który daje Czeczenii pieniądze. Tak wyglądała stolica Czeczenii w 2000 roku po bombardowaniach przez rosyjskie lotnictwo. Wojna trwała 10 lat. Wybuchła po tym, jak Czeczeni po rozpadzie Związku Radzieckiego ogłosili, że wychodzą ze składu Federacji Rosyjskiej. Reakcja Moskwy była kategoryczna. W 2003 roku UNESCO nazwała Grozny najbardziej zniszczonym miastem na Ziemi. Dziś nie ma tu ani śladu ruin. Czeczenia, licząca 1 200 000 mieszkańców, dostaje z Moskwy więcej pieniędzy niż blisko 2-milionowy Krym.
tylko trzecią żoną niż zabitą. Sami mieszkańcy republiki mówią, że Czeczenia to państwo w państwie. Czeczenia ma dziś takie przywileje i taką niezależność od organów władzy Rosyjskiej Federacji, o jakiej Dżohar Dudajew w czasie wojny czeczeńskiej nawet nie marzył. Bo Dudajew walczył o suwerenność republiki, ale nie myślał o życiu na koszt Moskwy, a Kadyrow żyje na koszt Moskwy. Przecież główna część dochodów Czeczenii pochodzi z budżetu federacji. Jak zginę, trafię do raju, tak jak mój ojciec, mówi Ramzan Kadyrow. Ojciec Ramzana został zabity w zamachu w 2003 roku. Bomba eksplodowała pod jego siedzeniem na trybunie stadionu, nie miał żadnych szans. Partyzanci nie mogli mu darować, że jako muzułmański duchowny przeszedł na stronę Rosjan i że stanął na czele Czeczenii podporządkowanej Moskwie. Ramzan też najpierw walczył przeciwko Rosjanom, też zmienił front i też, tak jak ojciec, został okrzyknięty zdrajcą. Dziś jest na liście wrogów państwa islamskiego. Śmierć z rąk terrorystów byłaby dla mnie szczęściem, mówi. Nigdzie jednak nie rusza się bez obstawy. Już jest? Tak, już jest. Gdzie? W pokoju. A co ty, oglądasz moskiewską telewizję? Oczywiście. Przecież Ramzan Kadyrow mówi, że w moskiewskiej telewizji jest za dużo śmiałych filmów, których nie wolno oglądać czeczeńskim kobietom. Jak są takie, to wyłączamy telewizor. Naprawdę? Oczywiście. Heda zaprosiła chłopaka, który jako student wyjechał do Syrii, bo zafascynowała go idea kalifatu. Na miejscu zmienił zdanie. Wrócił do Czeczenii i sam zgłosił się na policję. To jest Said Marzajew. On pół roku spędził w ISIS, czyli w państwie islamskim. W powrocie do Czeczenii pomogli mu obrońcy praw człowieka. Zobacz, co ma na nodze. Co to jest? Elektroniczna bransoleta, czyli ograniczenie wolności. W związku z czym? To jest rodzaj kary za to, że byłem w państwie islamskim, które jest w Rosji zakazane. Mogę się poruszać tylko w obrębie Groznego. A tam masz jeszcze aparat, który cały czas rejestruje każdy twój ruch. Tak. Różni ludzie stamtąd wracają i dlatego muszą być pod kontrolą. Jak trafiłeś do Paryża? Kogo ma pan na myśli śpiewając, że z liderem zbudujecie raj? Putina czy Kadyrowa? Dla mnie liderem jest w pierwszej kolejności Kadyrow. Widzę, że zna go pan osobiście. Tak, mam ten zaszczyt, ale jeśli chodzi o cały kraj, czyli Federację Rosyjską, to oczywiście bez naszego lidera Władimira Władimirowicza Putina nie mielibyśmy tego, co mamy. Portrety Putina są na fasadach większości urzędów w Groznym. Według oficjalnych danych w wyborach 2012 roku Putin zdobył w Czeczenii 99,73% głosów. Jego imię nosi główna ulica w Groznym, a Kadyrow chwali go na potęgę. Putin jest darem Bożym, mówi. Kocham go tak mocno, jak tylko mężczyzna może kochać drugiego mężczyznę. W jakiej mierze deklaracje Kadyrowa o miłości do Putina są szczere? Po pierwsze, w polityce nie może być całkowitej szczerości, a po drugie, oni są sobie bardzo potrzebni. Aleksiej Małaszenko zajmuje się Kaukazem od ponad 40 lat. Jest współpracownikiem amerykańskiego ośrodka analitycznego Centrum Carnegie. Kadyrowski system polityczny, który nazywany jest często totalitarnym, chociaż nie jest to całkowicie totalitarny system, a bardziej surowy autorytaryzm, nie byłby możliwy bez poparcia Putina. Dlatego bez względu na to, jak Kadyrow odnosi się do Putina prywatnie, to funkcjonować bez niego nie może.
A po drugie, to nie jest może miłość, ale szczery szacunek dla Putina. Szacunek dla silnego prezydenta, dla człowieka, który pomógł mu ustanowić władzę i który daje Czeczenii pieniądze. Tak wyglądała stolica Czeczenii w 2000 roku po bombardowaniach przez rosyjskie lotnictwo. Wojna trwała 10 lat. Wybuchła po tym, jak Czeczeni po rozpadzie Związku Radzieckiego ogłosili, że wychodzą ze składu Federacji Rosyjskiej. Reakcja Moskwy była kategoryczna. W 2003 roku UNESCO nazwała Grozny najbardziej zniszczonym miastem na Ziemi. Dziś nie ma tu ani śladu ruin. Czeczenia, licząca 1 200 000 mieszkańców, dostaje z Moskwy więcej pieniędzy niż blisko 2-milionowy Krym. W Czeczenii trwa budowa na skalę, jakiej dotąd nie było. Dziś nie ma już ani jednego zniszczonego domu. Przy głównym bazarze Groznego kwitnie nielegalny handel walutą. Cinkciarze wcale się jednak nie kryją. Macie lepszy kurs niż w banku? Oczywiście. A nie przeganiają was stąd? Nie. Naprawdę? Nie, bo płacimy. Za to, żeby dali wam spokój? Tak. Ale to nie są wysocy urzędnicy, tacy tu nie przychodzą, tylko na przykład ochroniarze. A jak co, to za nic się nie przyznają, że biorą i koniec. Zrozumiałe. Nikt z nich prawdy nie powie. A widział pan kiedyś Kadyrowa z bliska? Wiele razy. Tak? I jaki on jest? W porządku, to młody chłopak. Lubią go tu? On ciągle jest w terenie. W ogóle nie śpi. Jeździ w dzień i w nocy, jest wszędzie. Wszędzie. Pojawia się znienacka? Gdyby nie on, to nie byłoby takiego porządku. Prawdę mówię. Bez niego mielibyśmy może 10% tego, co jest. Przy wjeździe do Groznego z daleka widać kopiec z kilkumetrowym napisem. Zuł z niego. Najważniejsze, że nie ma wojny. Obrzeża Groznego. Wojskowa ciężarówka przerobiona na samochód dostawczy to w Czeczenii widok normalny. Za miastem ludzie handlują jak się da i czym się da. Gorąca ta kukurydza? Gorąca. Kiedyś tu było dużo fabryk, ale Rosjanie zbombardowali je. Gdyby była praca, to byśmy tu nie stali. Kim pan jest z zawodu? To nieważne. Niech pan powie, bo to ciekawe. Ma pan wyższe wykształcenie? Widzę, że tak. Nie chcę o tym mówić, wolę nie. U nas wszystko jest w porządku. Nie chcę odpowiadać na prowokacyjne pytania. Jakie prowokacyjne? O zawód? U nas jest wszystko dobrze, wszystko wspaniale, na nic się nie żalimy, wszystko jest jak należy. W Czeczenii ciągle brakuje pracy, choć oficjalnie bezrobocie w ostatnich latach zmalało aż 5 razy, z 76% w 2003 roku do około 16% w 2015. Jest tu dobrze. Nasza republika rozwija się. Mamy dobrego prezydenta, który prowadzi nas w dobrym kierunku. Na razie. I pomaga nam. Jak tędy przejeżdża, to wychodzi do nas i zachowuje się jak należy. Nawet pieniądze nam daje. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ot, tak rozdaje pieniądze? Tak. A po ile? Jeśli to nie tajemnica. Tiąsowdat musiała wyrazić zgodę na drugą żonę. Widzę, że ten dom rzeczywiście jest tak samo duży jak tamten. Są jednakowe. To Sowdat najpierw urządziła tamten dom na wsi i przekazała drugiej żonie. Dopiero potem zajęła się tym. Od razu zgodziła się pani na drugą żonę? Tak. Dlaczego? Bo u nas im więcej mężczyzna ma synów, tym lepiej. A ja nie mam synów, tylko 4 córki. A zastanawia się pani czasem, że córki mogą zostać drugimi albo trzecimi żonami? Chciałaby pani tego? Bo ja wiem, różnie może być, ale oczywiście nie chciałabym.
Nasze obyczaje są bardzo surowe, mówi Ramzan Kadyrow i tłumaczy. Jeśli dziewczyna zadaje się z mężczyzną bez ślubu, to jej brat może ją zabić. Więc lepiej chyba być drugą albo trzecią żoną niż zabitą. Sami mieszkańcy republiki mówią, że Czeczenia to państwo w państwie. Czeczenia ma dziś takie przywileje i taką niezależność od organów władzy Rosyjskiej Federacji, o jakiej Dżohar Dudajew w czasie wojny czeczeńskiej nawet nie marzył. Bo Dudajew walczył o suwerenność republiki, ale nie myślał o życiu na koszt Moskwy, a Kadyrow żyje na koszt Moskwy. Przecież główna część dochodów Czeczenii pochodzi z budżetu federacji. Jak zginę, trafię do raju, tak jak mój ojciec, mówi Ramzan Kadyrow. Ojciec Ramzana został zabity w zamachu w 2003 roku. Bomba eksplodowała pod jego siedzeniem na trybunie stadionu, nie miał żadnych szans. Partyzanci nie mogli mu darować, że jako muzułmański duchowny przeszedł na stronę Rosjan i że stanął na czele Czeczenii podporządkowanej Moskwie. Ramzan też najpierw walczył przeciwko Rosjanom, też zmienił front i też, tak jak ojciec, został okrzyknięty zdrajcą. Dziś jest na liście wrogów państwa islamskiego. Śmierć z rąk terrorystów byłaby dla mnie szczęściem, mówi. Nigdzie jednak nie rusza się bez obstawy. Już jest? Tak, już jest. Gdzie? W pokoju. A co ty, oglądasz moskiewską telewizję? Oczywiście. Przecież Ramzan Kadyrow mówi, że w moskiewskiej telewizji jest za dużo śmiałych filmów, których nie wolno oglądać czeczeńskim kobietom. Jak są takie, to wyłączamy telewizor. Naprawdę? Oczywiście. Heda głosił je swoim największym wrogiem. Oczywiście fundamentalizm islamski jest problemem, ale z tego, co mi wiadomo, Borysa Niemcowa zabili w centrum Moskwy. Nie fundamentaliści islamscy, ale ludzie z Groznego, z najbliższego otoczenia Ramzana Kadyrowa. Przynajmniej tam wiodą wszystkie ślady. Macie baranią słoninę? Tak, ale wędzoną. Gdzie? Roza Magomedowa jest adwokatką Czeczena podejrzanego o współudział w zabójstwie Borysa Niemcowa. Mieszka w Moskwie. Jako muzułmanka kupuje tylko mięso halal, czyli z rytualnego uboju. Sklep mieści się na zapleczu jednego z czterech moskiewskich meczetów. Kobiety rzadko tu przychodzą, bo nawet w święty dla muzułmanów dzień, czyli piątek, wolno im się modlić w domu. Poza tym nie wszystkie chcą chodzić po Moskwie w islamskim stroju. Jeśli pani chce wejść do meczetu, to proszę to założyć. A co jest nie tak? Krótki rękaw? Tak, proszę się ubrać. Roza przychodzi do meczetu modlić się za klienta, jej zdaniem niesłusznie oskarżonego o współudział w zabójstwie Niemcowa. Ja nie wierzę w czeczeński ślad. Dlaczego? Bo w Rosji wszystko, co złe, zawsze przypisuje się Czeczenom. Nie chce mi się wierzyć, by w mordzie zwanym zabójstwem wieku brali udział Czeczeni. Bo czeczeńskiemu narodowi to nie było na rękę. Czy łatwo być Czeczenką w Moskwie? Czeczenką w Moskwie? Myślę, że bardzo trudno. Ja przyjechałam do Moskwy w 1995 roku. W Czeczenii miałam już wyrobioną pozycję, bo byłam dyrektorką szkoły. Musiałam jednak wyjechać z pewnych względów rodzinnych. Poza tym znów zaczęła się wojna. To był wrzesień i w Moskwie akurat wtedy wysadzono w powietrze domy mieszkalne, o co oskarżono Czeczenów. Przez to nie mogłam dostać posady w szkole. Wszyscy Rosjanie mówili, po co do nas przyjeżdżacie, wysadzać nam domy? Nie potrzebujemy was. Wśród Rosjan Czeczeni nie mają dobrej opinii. Jedni się ich boją, inni nimi gardzą. Za odmienny wygląd i ubiór. Za skojarzenia z terroryzmem i zabójstwami opozycjonistów takich jak dziennikarka Anna Politkowska. Wreszcie za bezkarność kadyrowskich elit. Dobrze.
Zabawne jest to, że do organizacji związanych z obroną praw człowieka przychodzą rosyjscy policjanci i żalą się, że w Moskwie kadyrowcy czują się bezkarnie. Mamy dobrego prezydenta, który prowadzi nas w dobrym kierunku. Na razie. I pomaga nam. Jak tędy przejeżdża, to wychodzi do nas i zachowuje się jak należy. Nawet pieniądze nam daje. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ot, tak rozdaje pieniądze? Tak. A po ile? Jeśli to nie tajemnica. No, ale ważne, że daje. W Czeczenii wszyscy wiedzą, że Ramzan Kadyrow lubi rozmach, że kocha drogie samochody i pozłacane pistolety, że mieszka w królewskiej rezydencji i rozdaje drogie prezenty. Francuskiemu aktorowi Gérardowi Depardieu, który uciekając przed podatkami przyjął rosyjskie obywatelstwo, podarował na przykład 200-metrowy apartament. Kadyrow, pytany skąd bierze na to pieniądze, odpowiada: Allah daje. Dzień dobry, to ty jesteś Mahomet? Tak. Dzień dobry. Przepraszam, ale u nas nie jest przyjęte, by podawać rękę kobiecie. Takie są reguły islamu. W siedzibie aktywistów przy czeczeńskim Ministerstwie do Spraw Młodzieży obowiązują takie zasady jak we wszystkich publicznych urzędach. Islamski dress code i portrety przywódców Ramzana i jego ojca Ahmata, który zginął w zamachu bombowym. To są nasze aktywistki Hawa i Alisa. Piszą zaproszenia na jubileusz naszego ruchu. Od jak dawna działacie w organizacji? Od roku. Jesteście studentkami? Tak. Czeczeńskiego Uniwersytetu. Jakiego wydziału? Prawa. Nasze zwyczaje nie pozwalają, żeby dziewczyna podnosiła wzrok w obecności mężczyzny. Powinna mieć spuszczone oczy i mówić cicho. My staramy się chronić swój naród i republikę, bo te telefony komórkowe, ten internet i inne wynalazki, które Zachód chce narzucić Czeczenii i całej Rosji, mogą być dla nas złe. Młody człowiek zobaczy na przykład w telefonie jakąś fajną dyskotekę w Niemczech czy gdzieś tam i będzie chciał, by podobna była w Czeczenii. Młodym łatwo wbić do głowy różne głupstwa. Aktywiści ruchu są swoistą policją obyczajową i tak jak Ramzan Kadyrow promują zdrowy tryb życia. My go szanujemy jak starszego brata. On nam udziela wielu osobistych wskazówek i porad. Tobie też udzielił? Tak, to ja na spotkaniu z Ramzanem Kadyrowem w 2013 roku. Usiadłem wtedy do stołu pierwszy i on mnie pouczył, żebym nie siadał, zanim zrobią to starsi. Taką wskazówkę dostałem od przywódcy naszej republiki, od mojego idola, którego bardzo szanuję i kocham. A za co szanujesz Ramzana Kadyrowa? Najważniejsze dla każdego muzułmanina i mieszkańca Czeczenii jest to, że wybudował w naszej republice największy meczet w Europie.